Piątek, 30 grudnia, czas na podsumowanie najważniejszych tematów z kraju i ze świata. Elżbieta Żywioł, dzień dobry. Na infodzień zapraszam razem z naszymi reporterami. Będziemy na Ukrainie. Sytuację na froncie podsumuje Tomasz Jędruchów. Do gazoportu w Świnoujściu dotrze ostatnia w tym roku 58. dostawa. O szczegółach Izabela Kostraś. Rośnie liczba zachorowań na grypę. Jak wygląda sytuacja w Świętokrzyskiem? O tym Karolina Kopiekowska-Harczuk. A na koniec roztańczone Zakopane godziny do Sylwestra marzeń odliczają Małgorzata Obczowska i Adam Giza. Wszyscy gotowi? Zaczynamy. Donald Tusk złożył pozew przeciwko Telewizji Polskiej. Szef Platformy Obywatelskiej domaga się zakazu pokazywania filmu Nasz Człowiek w Warszawie o jego relacjach z Putinem i polityce w czasach, kiedy stał na czele rządu. Szczegóły Konrad Wąż. Do działań przewodniczącego PO wobec TVP odniósł się na konferencji rzecznik rządu Piotr Miller, a w komentarzu posłużył się cytatami Donalda Tuska. Tusk chce zakazu pokazywania filmu Nasz Człowiek w Warszawie, a jak się okazuje, wzrosło zainteresowanie tym dokumentem na jednym z internetowych serwisów. Ten właśnie film wyświetlono już 1 000 000 razy. O czym to świadczy? No, jak zwykle bywa wśród internautów, ale nie tylko kiedyś. Odcinek w naszej rozmowie, jeszcze zmienimy temat. Gdy Platforma Obywatelska rządziła Polską, doszło do wyprzedaży spółek Skarbu Państwa. W 2007 roku, kiedy Donald Tusk i koalicja PO-PSL przejmowały władzę, Skarb Państwa posiadał udziały w 1343 przedsiębiorstwach. Po 8 latach ich rządów państwowych firm było już 393. Po więcej informacji sięgamy do Tomasza Dunowskiego. Tomku, witam cię. Jakie są szczegóły? Witaj. Sumowaniem Tomasz Dunowski. Tomku, bardzo dziękuję za wszystkie informacje. A my wracamy do rozmowy z redaktorem Markiem Królem. Panie redaktorze, w ciągu 8 lat sprzedano 950 spółek Skarbu Państwa. Jaki był cel takich działań? Też Marek Król, publicysta państwa i moim gościem. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję. Nie widzę obecnie żadnych przygotowań do ataku z Białorusi lub inwazji na Kijów, tak powiedział w wywiadzie dla BBC generał Kyryło Budanow. Według szefa wywiadu wojskowego Ukrainy społeczeństwo Białorusi nie wesprze żadnego zaangażowania. Zdaniem analityków Białoruś nie jest gotowa do podjęcia takiej kampanii. Szczegóły z Kijowa, Tomasz Jędruchów. Na wojnę i 310. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. A te wszystkie informacje zebrał dla państwa Michał Trantał. Michale, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. A my mamy kolejne tematy. Afera szpiegowska w Niemczech. Według informacji portalu tygodnika Spiegel, wskazówka od zagranicznej służby wywiadowczej naprowadziła Niemców na trop szpiega w Rosji w szeregach Federalnej Służby Wywiadu. Prowadzone jest także śledztwo w sprawie kolejnej osoby. O szczegółach już teraz Cezary Gmyz. Kolejne tematy. Jeszcze dziś do gazoportu w Świnoujściu dotrze 58. ostatnia w tym roku dostawa błękitnego paliwa. Tym samym do terminala zostanie dostarczonych 6 miliardów metrów sześciennych gazu. A na miejscu jest Izabela Kozdraś. Izo, witam cię. Ile gazu przypłynie i jaki jest harmonogram na przyszły rok? Z tymi informacjami dla państwa Karolina Kopiejkowska-Harczuk. Bardzo dziękuję. Uwaga kierowcy, w nowym roku wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących redukcji punktów karnych. Każdy, kto przekroczy limit punktów karnych, będzie musiał obowiązkowo przejść kurs reedukacyjny. O tym, jak dokładnie ma to wyglądać, Maciej Biskup.